Witam wszystkich bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i zapraszam Was na kolejny gameplay. Tym razem na stole ląduje dwuosobowa gra oparta na powieści autorstwa J.R.R. Tolkiena. Powieść nazywa się The Hobbit, czy po naszemu Hobbit. Gra nazywa się The Battle of Five Armies, po naszemu Bitwa Pięciu Armii. Gra została wydana przez Ares Games, zaprojektowana przez trójkę włoskich chyba designerów: Roberto Di Meglio, Marco Maggi i Francesco Nepitello. Także ta trójka odpowiada za tę grę. Ta trójka odpowiada także za trochę wcześniejszą grę War of the Ring, czyli Wojna o Pierścień. Także oparta na Tolkienie, tylko że na trylogii Władca Pierścieni. Tą grę pod tytułem Bitwa Pięciu Armii wydała w sumie w języku polskim Galacta, więc można ją dostać w naszym rodzimym języku, jakby ktoś chciał. I dlaczego pokazuję Wam dzisiaj ją? Dzisiaj ją Wam pokazuję dlatego, że jest to bardzo ciekawa dwuosobowa gra. Dużo ludzi mówi, że boi się Wojny o Pierścień, ponieważ są skomplikowane zasady, trwa długo i w ogóle. To nie jest aż tak straszne. Może do tego dojdziemy. Jednak tutaj jest bardzo dużo mechanik wziętych z Wojny o Pierścień. Skala została zmniejszona, czas gry został skrócony. Nie wiem, czy na pudełku gdziekolwiek pisze. Chyba nie widzę, ale zdaje mi się, że tak 90 minut, BGG mówi 90 do 240 minut, tak 90 minut do 120, myślę, że 2 godziny jesteśmy w stanie zagrać Bitwę Pięciu Armii. Nie pamiętam, czy grałem kiedykolwiek 3 godziny jedną partię, może, ale na pewno jest krótsza, na pewno jest mniej się dzieje tutaj, mniej rzeczy trzeba zwracać uwagę. I jest też dobrym wstępem dla ludzi, którzy chcieliby się zapoznać z tym systemem specyficznym dla Wojny o Pierścień, jeśli chodzi o akcję, ten system kości akcji i sam klimat, ponieważ ja się śmieję, że Wojna o Pierścień to jest tak naprawdę cała książka, całe trzy tomy książki w grze planszowej. I Bitwa Pięciu Armii troszeczkę jest podobna, pomimo tego, że skupia się na tej końcówce. To jest to bardzo klimatyczna gra. Ja książki nie czytałem, akurat Hobbita nie przeczytałem, ale generalnie czuć klimat w tej grze i jest to bardzo fajny właśnie punkt wstępu do tej, powiedzmy, rodziny gier. I też w Hobbicie dzieje się jedna ważna rzecz, która gdzieś będzie odzwierciedlać nam na następne serie, przynajmniej parę, no kilka następnych serii, zdaje mi się, że trzy, bo łącznie cztery gry. Mianowicie mały hobbit imieniem Bilbo Baggins wchodzi w posiadanie małej obrączki, którą, jak widzicie, tutaj mam. I ta obrączka staje się kluczem do pewnej trylogii właśnie Tolkiena, właśnie do Władcy Pierścieni. To jest jakby główny bohater, główna rzecz w tamtej książce. Ja tak patrzę na to i nie widzę nic specjalnego w tym, ale no zobaczymy później, zobaczymy, czy ta obrączka ma jakiekolwiek specjalne właściwości. Oczywiście tutaj Bilbo Baggins może skorzystać z pierścienia, więc to jest jakieś nawiązanie do tego, jest możliwość użycia. I tak jak mówię, jest to gra dwuosobowa, bo o ile Wojny o Pierścień da się grać w 3 i 4 osoby, o tyle dalej tamta gra jest głównie dwuosobowa. Tak tutaj jest tylko dwuosobowa, dwie strony konfliktu. Mamy armię wolnych ludzi, którzy są połączeni z elfami i z krasnoludami. I mamy armię orków i goblinów i chyba tylko tyle. Może wargi jeszcze będą? Tak, chyba jeszcze wargi są. No ale głównie orki i gobliny będą po drugiej stronie. Zapoznamy się z dosyć ikonicznymi postaciami, tak jak Gandalf na przykład, który też występuje w tym tytule. No i mam nadzieję, że Wam się on spodoba.
Tyle ode mnie w tym wstępie. Ja biorę zaraz kamerę do ręki i pokazuję Wam setup, bo dzisiaj oczywiście robimy setup. Od następnego spotkania, od następnego odcinka, spotkania, cokolwiek, będziemy rozpoczynać naszą rozgrywkę, więc serdecznie Was na to zapraszam. Tymczasem ja na chwilę mikle i słyszymy się po drugiej stronie kamery. No i witam Was przy planszy. Widzimy, mamy tutaj całą planszę, po jakiej będziemy się poruszać w bitwie pięciu armii. I teraz setup. Jak widzicie, mamy dużo komponentów, ponieważ mamy tutaj karty graczy, mamy kostki różne, mamy różne żetony, mamy też bardzo dużo jakichś tam figurek armii. Też mamy parę talii kart. I tutaj też coś się jeszcze znajdzie. Więc po kolei, na początku znajdujemy te trzy okrągłe zestawy tokenów, czyli jedne zielone, jedne niebieskie i jedne czerwone. Dzielimy je tak jak tutaj, tasujemy, wymieszamy cokolwiek i tak zostawiamy. To są nasze tak zwane recruitment tokeny, czyli potwory, czy tam ludzie, czy jednostki, o, dobre słowo, które będziemy mogli zrekrutować, tak? To jest, czerwone są dla armii cienia, niebieskie to są ludzie i chyba krasnoludy, i zielone to są po prostu elfy. No, także to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Dodatkowo tutaj widzimy obrażenia, czy tony obrażeń. Tutaj jest Fate Marker, ale to później. Następnie, po przetasowaniu tych trzech kupek żetonów, powinniśmy wziąć instrukcję i rozłożyć figurki na startowych miejscach. Jak widzimy w instrukcji na stronie 7, jest pokazane dokładnie, kto gdzie startuje. I tak, mamy jednego goblina tutaj. Widzimy, goblin ma cechę charakterystyczną, ma kuszę w ręce. Jak widzimy, jest na tym polu. Dodatkowo, bo nie wiem, czy to jest tutaj już napisane, kładziemy to tutaj i tutaj. Te znaczniki pokazują, że przejście pomiędzy tymi polami jest jeszcze zablokowane. Następnie, jak widzimy, Frost Gate. Mamy jednego elitarnego krasnoluda, więc elitarny krasnolud jest tutaj, ma taką podstawkę. Przy okazji zobaczycie każdą figurkę z bliska. I na front gate, nie na front gate, kładziemy takiego jednego. Następnie mamy jednego włócznika. Bierzemy pana elfa z włócznią. Jak widzimy, jestem zaraz na wyjściu z tego pola, z tego przesmyku. Ravenhill zrobimy zaraz. Teraz widzimy, mamy camp. W campie mamy jednego zwykłego krasnoluda i tutaj taką szarą figurkę, więc zwykły krasnolud to jest ten pan. I on poleci od razu na camp. A ta druga figurka to jest bohater i to jest Dane Ironfoot. Jak widzimy, ma swoją też figurkę, on też leci na camp. I dodatkowo mamy jeden, tutaj razy jeden niebieski znacznik, więc bierzemy jeden losowy niebieski znacznik i kładziemy go zakrytego tutaj na kampie również. Dalej mamy dwa gobliny na górnym przesmyku, więc bierzemy dwójkę i kładziemy ich tutaj. Jak widzimy, elitarnego krasnoluda niżej na wyjściu z tego przesmyku, więc tutaj. Eastern Spur mamy jednego łucznika ludzkiego, ludzi, to jest łucznik ludzi. Widzimy, pan próbujący strzelać z łuku. Więc on idzie na Eastern Spur. A także widzimy jeden, także z rekrutacji ludzi losowy i bohater w tym wypadku Bard. Też widzimy łucznik, więc on idzie na Eastern Spur. I jakiś niebieski losowy żeton idzie na Eastern Spur. Dalej mamy
tutaj na brzegach rzeki dwóch łuczników, więc łapiemy dwóch łuczników i kładziemy tutaj na brzeg rzeki. W ruinach Dale mamy łucznika i jeden niebieski żeton, więc kolejny Dale łucznik i losowy niebieski żeton. Teraz, jak widzimy, w Fallen Bridge mamy jeden zielony żeton, więc tylko zielony żeton kładziemy tutaj w Fallen Bridge. I schodzimy niżej mapy, Lower Slopes. Mamy dwóch elfich łuczników i zielony żeton, czyli damy sobie zielony żeton i dwóch elfich łuczników. To są takie figurki, które widzimy, elf trzymający łuk, długi łuk pewnie. Więc dwóch takich ląduje w Lower Slopes. I w Ravenhill, jak widzimy, mamy Gandalfa, mamy Tranduila, mamy jednego włócznika i dwa zielone żetony, więc Ravenhill dostają dwa zielone żetony. Włócznika, którego widzieliście już, tak, widzieliście już włócznika. Do tego Tranduil, czyli nasz bohater, a także Gandalf Szary. I tak wygląda setup, to jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o cień, to widzimy. Wszyscy startują w lewym górnym rogu, tam gdzie są te cztery znaczniki. I tak, na pierwszym znaczniku będzie to mały ork, duży ork i jeden warg. Czyli widzimy, tak wyglądają małe orki. Są małe i mają tarczę i piłę w sumie. Wargi. I oczywiście Grand Orki, Great Orki chyba, czyli wielkie orki. Ta trójka powinna wylądować. O, powinna wylądować tutaj. Razem z, jak widzimy, trzema losowymi żetonami. Bierzemy trzy żetony i także kładziemy je tutaj. Następnie obok nich mamy kolejne trzy żetony, dwa małe orki i duży ork, więc najpierw trzy żetony, bo mamy je pod ręką. Lądują tutaj. Mały ork, który prawie się zabił, chciał uciec. Duży ork. A, dwóch małych orków tam jest. Tak widzimy pod tym dwójeczką, dwa małe, pod orkiem są razy dwa. Tutaj mamy trzech małych orków, warga i trzy żetony. Weźmy trzy żetony. Trzy małe orki. I jednego warga. Chodź tu. I na ostatnim polu widzimy, mamy trzy wargi i trzy kolejne żetony. Mamy trzy żetony. Raz, dwa. Trzy wargi. Więc technicznie plansza jest gotowa do gry. Instrukcję mogę na razie wyrzucić z boku. Następnie należy potasować najpierw z tej talii, z talii eventów. Każdy z graczy dostaje karty w swoim kolorze, tak? Czyli gracz Wolnych Ludów dostaje Dwarf Regulars, dostaje Regroup, dostaje Wood Elf Spearmen, Lakemen, Dwarf Veterans, Wood Elf Archers i Thorin's Mighty Strokes. Chociaż ta karta dopiero wchodzi do gry tak naprawdę, kiedy Thorin Oakenshield będzie w grze. Z drugiej strony, jeśli chodzi o gracza cienia, dostają orki, gobliny, wargi, regroup, vampire-like,
i Great Orcs. Więc to jest jakby, te karty zawsze mają gracze. Następnie należy każdą talię podzielić, potasować, jak widzicie. Dlatego powiedziałem, żebyście wyklęli, ponieważ ta talia ma taki sam tył i ma to znaczenie przy walkach. Następnie, po tym wszystkim, można uporządkować tutaj na torze czasu. Najpierw kładziemy znacznik na 0. I następnie tutaj powinien być Bilbo Baggins. Widzimy, jest mały hobbit. Jak się sfokusuje kiedyś. Jest za mały, żeby wam pokazać. Mój kciuk go zasłania. Jest Bilbo. Tutaj jest Thorin Oakenshield ze swoim dosyć dużym toporem. Tutaj mamy Lord of the Eagles, czyli mamy orły. I mamy Beorna, czyli dużego niedźwiedzia. Następnie należy wziąć żetony, które mają taki tył, wszystkie szare żetony, czyli de facto należy odłożyć te dwa żetony, jeden czerwony, jeden niebieski. One może pojawią się w grze. I należy je wrzucić, albo obrócić i potasować, albo wrzucić do jakiegoś kontenera, czy jakiejś szklanki, czy cokolwiek. Ja mam woreczek, więc teraz wszystkie te żetony lądują w tym woreczku. I teraz, jak widzimy, każda postać, na przykładzie Bilbo Bagginsa, ma tutaj napisane, na którym polu zaczyna. Czyli w wypadku Gandalfa jest Gandalf is already in play at the start of the game. Place Gandalf in Ravenhill during setup, czyli dokładnie karta nam mówi, gdzie dana postać zaczyna. Jak jest w grze, możemy go obrócić. Tutaj są statystyki, więc robimy to dla wszystkich. Tutaj do barda. I mamy to samo z Great Bats, które mają Great Bats already in play at the start of the game. Natomiast osoby, które nie są w grze, mamy tutaj pole, na którym musi ten znacznik być, czyli przynajmniej na drugim polu lub dalej musi być znacznik czasu. I jeżeli będzie, to jest, ściągamy tą, dla przypomnienia sobie tą figurkę. Tutaj sobie kładziemy na kartę. I kiedy ta figurka jest na karcie, możemy użyć odpowiedniej kości, żeby wykonać tą zdolność i tutaj go przyzwać. Jedyna różnica jest z Bolgiem. Bolg jest jedynym bohaterem Armii Ciemności. Bolg Sona Zoga. W momencie, kiedy if at least one region in the valley contains a shadow army, use a master die to resort to place Bolg in a mastering region. I teraz Wali to jest ta czerwona część, czyli wszystkie te pola z czerwonym obramówką. Wtedy on może wejść do gry i mam jakiś tam token. I dostaję więcej tych tokenów, jeżeli gracz cienia będzie kontrolował ruiny Dale. Jak się wygrywa grę? Gracz wolnych ludzi. Nie, gracz cienia, zacznijmy od tego, wygrywa grę, kiedy kontroluje 10 punktów twierdz, czyli wszystkie bez fortyfikacji, czyli Ruins of Dale, Camp, Fallen Bridge i Lower Slopes są warte 2 punkty zwycięstwa. Wszystkie z fortyfikacją, i Ruins of Dale też. Wszystkie z fortyfikacją, czyli Ravenhill, Front Gate i Eastern Spur są warte 4 punkty zwycięstwa i gracz cienia wygrywa w momencie, kiedy na koniec tury będzie miał 10 punktów zwycięstwa. Alternatywnie gracz cienia wygrywa natychmiast, kiedy będzie miał 10 punktów zwycięstwa i będzie kontrolował Front Gate, czyli to pole. Wtedy jest natychmiastowe zwycięstwo. Jeśli chodzi o gracza Wolnych Ludów, w momencie, kiedy Beorn wchodzi, czyli na 11 polu czasu,
Jeżeli gracz cienia nie ma 6 punktów, jak dobrze pamiętam, to wygrywa od razu gracz wolnych ludów, lub jeżeli czas się skończy, wtedy też wygrywa gracz wolnych ludów. Jeszcze jedna rzecz na planszy, jak widzicie te fortification, tak? Tak jak w przypadku tutaj front gate jest 6. Kładziemy 6 znaczników damage'a tutaj. 2, 4, 5 i 6. Także to są, pokazuje ile, jak bardzo fortyfikacji, jak dużo fortyfikacji jeszcze zostało. To samo jest w Eastern Spur, tylko że tutaj są trochę mniejsze fortyfikacje. 3 kładziemy. I w Raven Hill to samo. 3 rzucone fortyfikacji. I teraz pola. Tak jak powiedziałem, pola mogą należeć do jednego z sektorów, czyli mamy zielony sektor, który jest opisany w instrukcji, zupełnie nie pamiętam, jak one mają, ale jest zielony sektor, to są tutaj te góry, Raven Hill. Tutaj mamy Valley, jak dobrze pamiętam, czyli czerwony sektor. Tutaj mamy niebieski sektor, czyli Front Gate, też się zalicza. No i żółty jest po tej stronie rzeki. Czasem jest ważne dla zdolności, jaki jest sektor, także to warto wiedzieć. Dodatkowo tutaj mamy w środku symbol, na przykład tutaj są równiny, tutaj jest miasto. Te symbole sprawdza się przy walce, kto ma przewagę na danym polu. No i jeszcze jedna z zasad, nigdy na polu nie może być więcej niż 5 figurek. Także maksymalna armia to jest 5 jednostek. Nie wliczają się w to szare figurki, czyli dowódcy. Oni się do tego limitu nie wliczają. No i też nie ma takiego limitu na tych czterech polach z tym symbolem. Tutaj gracz cienia może mieć nielimitowaną liczbę jednostek. Tak samo jak tutaj widzimy, też są symbole z pola z symbolem Mustering'u. Na tych polach mogą tylko gobliny się pojawiać. Natomiast gracze ludzi mogą się rekrutować tylko tam, gdzie są miasta, więc tam, gdzie są te niebieskie znaczniki. Jeżeli kontrolują, wtedy mogą zrekrutować się, że tak, nie wiem, czy to rekrutacja, to jest mastering, więc w sumie położyć żeton albo odsłonić żeton z takiego pola mogą tylko jeżeli kontrolują te pole. Tyle jeśli chodzi o wstępne zasady. Tak wygląda setup. Na koniec setupu jeszcze, w sumie to na początek tury, więc nie musimy tego teraz robić. Rozpoczniemy to od następnego odcinka. To tyle jeśli chodzi ode mnie. To była bitwa pięciu armii. Setup zrobiliśmy. Gra jest w tym momencie gotowa. Jak widzicie, plansza nie zajmuje może aż tak dużo, bo to jest cztery części tylko, więc plansza nie jest aż tak duża. Ale potrzeba dosyć sporo miejsca na inne rzeczy, więc na pewno na małym stoliku to się nie skończy. Jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o setup. Gracz cienia dostaje 6 czerwonych kostek. Gracz wolnych ludzi dostaje 5 niebieskich kostek. To jest taki start. Te dwie kostki. Każdy może zdobyć jedną kostkę dodatkową, jeżeli efekt mu na to pozwoli. Są efekty, które, jak dobrze pamiętam, Thorin i Beorn zapewniają niebieską kostkę dla wolnych ludzi. Jeżeli gracz cienia kontroluje dwie osady, to wtedy dostaje czerwoną kostkę. Tylko nie pamiętam, czy to muszą być. Nie, po prostu dwie osady musi kontrolować, jak dobrze pamiętam. Lub dwie osady w Valley, czyli te dwie. Nieważne, jak będzie taka potrzeba, to sobie to sprawdzimy. Tak naprawdę możemy tutaj to sprawdzić. Dla świętego spokoju. Toyn albo Beorn dają szóstą kostkę. The Shadow Player takes 7 dice if he controls two settlements within the same territory. Tak, czyli musi być na tym samym terytorium dwa settlementy, czyli
w tym wypadku Ruins of Dale i Fallen Bridge lub Lower Slopes i Ravenhill, lub tutaj mamy Eastern Spur, Camp, Front Gate, także te, tutaj są trzy terytoria, więc tutaj jest jakby większa opcja, zaś, ale zaś dwie są zafortyfikowane, także też będzie ciężko. To tyle ode mnie i tego chaotycznego setupu. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę zrozumieliście, o co chodziło w tym. Przepraszam za chaos. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie rozpoczynając rozgrywkę w bitwie pięciu armii. Pierścienia tutaj nie ma żadnego w tytule. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do polubienia, zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie więcej i chcecie mieć powiadomienia, a także do komentowania, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować. Można mnie też zapaść na Facebooku, na Twitterze też czasami, w sensie czasami coś tam napiszę, ale mam konto. Wszystkie dane są oczywiście w opisie pod spodem, pod filmikiem. Ja wam dziękuję za wsparcie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.